tak bardzo boimy się odrzucenia i boimy się tego, że ktoś inny wybierze inną osobę. Albo widzimy na przykład, że ktoś wybiera znajomych, przyjaciół, a nie wybiera nas. Albo widzimy, że ktoś zajmuje się tylko pracą, siedzi w telefonie i my się, nami w ogóle nie zajmujemy, go w ogóle nie interesujemy i boimy się zobaczyć szczerze, jak to wygląda. I w momencie, kiedy przestajemy się tego bać i pozwolimy tej osobie na to, żeby nam ten komunikat doniosła, a my będziemy gotowi na to, żeby przyjąć ten komunikat. Tak, możesz mnie nie widzieć, możesz mnie odrzucić, możesz mnie nie wybrać, możesz mnie zostawić. Zobaczcie, to jest tylko pewne puszczenie energii, której tak bardzo się boisz, gdy ją wpuścisz i pozwolisz sobie wybrać siebie. W międzyczasie pojawia się złość, pojawia się chęć zemsty, pojawia się wina, pojawia się wstyd, pojawia się lęk. To są wszystko rzeczy, które w trakcie swojego życia i w trakcie tego procesu, który się dzieje w naszym życiu, my mamy oczyszczać. On nie jest po to, żeby nas zawracać, on nie jest po to, żebyśmy mieli się mścić, on nie jest po to, żebyśmy mieli swoje żale wylewać na drugą osobę. On jest po to, żebyśmy my uzdrowili siebie, ale się nie cofali. Zostali przy sobie. Pozwólmy ludziom siebie nie wybierać. Pozwólmy ludziom siebie nawet zdradzić. Bo oni nam pokazują, że to my siebie nie wybieramy. My siebie zdradzamy. I gdy ty zostaniesz przy sobie, bez złości, bez zemsty, uzdrawiając wszystko to, co w tobie się pojawia i wybierzesz siebie, kochana, świat ci to odbije. Gwarantuję ci to. Przyjdzie ktoś, kto wybierze tylko ciebie. Pojawią się ludzie, okoliczności, sytuacje, które będą chciały tylko ciebie. Całuski.